Mój klucz do Biblii. 22 wspaniałe wersety z Biblii, ulubione opowiadania biblijne. Ale fajnie, Jezus ma nawet... Cudowne stworzenie. Po stworzeniu wszechświata, ziemia i nieba i słońce, co tutaj gwiazd i wszelkich istot żyjących, Bóg stworzył człowieka, ulepił go z prochu ziemi, ukształtował tak, by człowiek był do niego podobny. O, to człowiek. Ulepił go z prochu i stworzył mężczyznę na swój obraz. Potem tchnął w Adama. Tchnienie życia, czy człowiek stał się istotą żywą. Adam został cudownie stworzony przez doskonałego Boga. Bóg był zadowolony ze wszystkiego, co stworzył, bo widział, że było dobre. Dziękuję, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Psalm 139, 14. O! Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Księga Izajasza. Nie trzeba się bać. Świat stworzony przez Boga był piękny, ale ludzie stali się źli. O, miód! Zasmuciło to Boga i postanowił położyć temu kres. Był jednak jeden człowiek, który nadal kochał Boga, więc Bóg powiedział do niego: Noe, zbuduj arkę na tyle dużą, by pomieściła twoją rodzinę i poparzy z każdego gatunku zwierząt. Zamierzam zesłać potop, który zniszczy wszystko na ziemi. Nie lękaj się. Ty i twoja rodzina będziecie bezpieczni. Noe zrobił tak, jak Bóg mu kazał. I kiedy nadeszły burze i ulewy, on sam, jego rodzina oraz zwierzęta byli bezpieczni w arce. Deszcz padał przez 40 dni i 40 nocy. Cały świat znalazł się pod wodą. Nawet najwyższe góry. Bóg uratował jednak Noego, jego rodzinę i zwierzęta. Arka unosiła się na wodzie przez wiele miesięcy, póki Bóg nie osuszył ziemi. Wtedy wyszli z arki na ląd. Cóż to był za widok? Hej, spokojnie, na niebie ukazała się piękna tęcza. Hej, daj spokój. Bóg powiedział do niego: ta tęcza jest znakiem, że już nigdy nie ześlę na ziemię potopu. Odtąd będzie z tobą. Będę z tobą i z twoją rodziną. Nawet wtedy, kiedy potop niszczył wszystko, z nieba nadal spadały strugi deszczu. Bóg dotrzymał obietnicy danej Noemu i zapewnił mu bezpieczeństwo. Tak samo będzie z tobą. Bóg dotrzymał obietnicy i cię ochroni.